przyszedł czas teraz na to może, żeby widzowie zadawali wam pytania, a za chwilę pytania zadadzą Falatti oraz Laniet. Przypominam, odpowiedzi wysyłamy na tego maila, który wam zaraz tutaj wyślę. A teraz, jeżeli macie oczywiście jakieś pytania, to je zadawajcie. Jeżeli chodzi o ten... Aha, już są pytania. Od Luzaka. Kwestia World of Warships to dużo tych okrętów jest w tej chwili w grze, o których była mowa w dzisiejszej historii? Zasadniczo większość okrętów powyżej 5 tiru japońskich i amerykańskich brała udział w tych walkach. Łącznie z Essex, Yamato, Nagato, Fuzo, Kongo, Pensacola, Nowy Orlean. Widzicie, mogę tak wymieniać przez następne 5 minut. Ogólnie praktycznie wszystko, co jest powyżej 5 tiru, to były te okręty. Oczywiście minus te, które powstały, które były tylko prototypami, czy weszły do służby po wojnie. Okej, okay, czy są jakieś pytania? Znaczy ja bym zadał jedno szybkie pytanie, czy wiecie, czego rocznica właśnie mija? Dokładnie teraz, ale myślę, że gracze wiedzą. Nie, no bez przesady. Nie, no bez przesady, ale warto wspomnieć, bo jednak jest to część historii, chociaż jako żywo nie związana z historią okrętów w jakimkolwiek stopniu. Chodzi o World of Tanks? O, to teraz ty powinieneś się wstydzić. No. Przepraszam. Aha. Tak jest. Już oczywiście. Właśnie słyszę teraz syreny. Ciekawe, u nas nie ma żadnych syren. W Bielsku Białej. W Bielsku nie ma żadnych syren. No wiesz, poza Warszawą to tak trochę... Nie, co roku były do tej pory. Myślę, że o, teraz no się może nareszcie zlali ten temat. Ale w Warszawie to wiadomo. No tak. Ja może odpowiem na pytanie, bo ktoś tu zadawał wcześniej serię pytań dotyczących statków niemieckich, okrętów niemieckich w grze. Zasadniczo już w tej chwili wchodzą okręty niemieckie, na testie co prawda, ale już się pojawiły. No. Także spodziewamy to znaczy, się pewnie tak. Ich niedługo, co? No, tak. Natomiast z tego co mi wiadomo, nie ma co się nastawiać na jakieś wielkie rozbudowane drzewko od początku. To raczej będzie, z tego co mi wiadomo, bardziej na zasadzie takiej, że wiesz, jedna dwie gałązki max. Na początek, bo potem wiadomo, że to będzie ładnie rozbudowane. Znaczy, ja bym się bardzo zmartwił, gdybym zobaczył w tym momencie w pełni rozwinięte drzewko lotniskowców niemieckich, szczerze powiedziawszy. To byłoby bardzo dziwne. No, to prawda. Co do pancerników kieszonkowych, na pewno będą. Myślę, że to byłoby dziwne, jakby ich nie było. Natomiast proszę nie używać tej nazwy, bo jest nieprawidłowa. Krążowniki liniowe albo krążowniki szybkie. To byłoby najlepiej. Zresztą to też jest raczej, ale i tak pewnie znając życie, wylądują w pancernikach, tak? Z tego co wiem, dalej nie będzie ich tak szybko, ponieważ cały czas trwają walki, jeśli mogę tak powiedzieć, o to, w jakim charakterze wrzucić je do gry. Czy właściwie jako rodzaj takich super krążowników ciężkich, czy może raczej jako rodzaj jakichś bardzo lekkich pancerników. Chodzi o to, że właśnie one mają takie no, nietypowe charakterystyki, więc trochę ciężko powiedzieć, gdzie najlepiej byłoby je wcisnąć. Tutaj Czarny Gryf pyta o największy okręt drugi RP pożyczony w II wojnie światowej. To był lekki krążownik od Brytyjczyków. Kurczę, teraz nazwa. Tak. Dragon. Dragon. Właściwie były dwa, Dragon i Konrad. Z tym, że Dragon został zatopiony w Normandii, więc jest dużo bardziej znany niż Konrad, który właściwie no, zaliczył krótką służbę bez żadnego. Bez właśnie żadnych istotnych epizodów. Znaczy ogólnie te obydwa okręty nie miały szczęścia. W ogóle polskie okręty II wojny światowej nie mają zbytniego szczęścia, jeśli chodzi o działania. Poza oczywiście naszą parką okrętów podwodnych, które swoje naprawdę zrobiły na morzach. No tak, ale jeśli można tak powiedzieć, zresztą nie do końca miała też okazję, żeby się wykazać. Dokładnie. Taka ciekawostka a propos właśnie polskich marynarzy w II wojnie światowej, o ile na przykład były problemy, żeby dociągnąć w ogóle do etatu jednostek, brakowało ludzi w wojskach lądowych na zachodzie Polski
i stąd brano ludzi, skąd się popadło. Natomiast w marynarce mieliśmy aż nadto, więc była straszna taka personalna walka pomiędzy oficerami czy marynarzami marynarki wojennej w RP, żeby dostać przydział na okręt. I to było do tego stopnia posunięte, że tam po prostu były koterie, podkładanie sobie świń, bardzo nieprzyjemna sprawa swoją drogą. Ale pokazywało, że ludzie nie chcieli, że tak powiem, przespać wojny, tylko chcieli walczyć. No. Znaczy w pewnym sensie problem było to, że mieliśmy dobre, że mieliśmy niezłe kadry, ale przede wszystkim się oficerów, natomiast gorzej było z szeregowymi marynarzami i specjalistami. To tutaj było różnie. Zresztą mieliśmy przecież ofertę, żeby obsadzić polską załogą francuski pancernik Paris, ale ta oferta została odrzucona przez kierownictwo naszej marynarki wojennej, ponieważ szybko stwierdzono, że okej, pancernik ma ponad 1000 osób załogi na etacie. Nie mamy ludzi, żeby go obsadzić. Mm-hmm. A potem zdawano sobie sprawę, że taki pancernik raczej nie będzie pełnić zbyt aktywnej służby, ponieważ on już w momencie przejęcia był dosyć wysłużony i taki, no taki sobie. Oni wiedzieli, że to jest śmiertelna pułapka przede wszystkim. Pari to był taki, no Francuzi sami go zasadniczo mieli chyba 2 lata wcześniej, już zaczynali go po prostu przeznaczać na rezerwy takie głębokie już, czy nawet na rozbiórkę. Taka tajemnica poliszynela niby. Tutaj jest pytanie, czy są jakieś muzea na świecie marynarki wojennej. Właściwie muzeów jako takich stricte nie za bardzo jest. Takich, jakbyś sobie wyobrażał, że tam stoją dziesiątki statków, tego nie ma. Natomiast jest wiele muzeów, no nie wiem, Gdańsk, Gdynia, czy to zawsze mieszam te miasta, tam gdzie stoi nasz kochany życiel, na przykład. Kronstadt, oczywiście to jest przy bazie wojennej marynarki rosyjskiej. Dokładnie. W Japonii z kolei na przykład zakotwiczony jest, jak on się nazywa, Mikasa, czyli okręt flagowy admirała Togo spod Tsushimy. Tylko że prawdę mówiąc, to jest Mikasa zabetonowana ze sztucznymi dziełami i tak dalej, ponieważ ona z oryginalnym okrętem spod Tsushimy nie ma już zbyt wiele wspólnego. Mhm. Ale ogólnie rzecz biorąc, no tutaj jest dosyć sporo takich okrętów muzeów bardziej niż muzeów właściwie. Także są te miejsca na całym świecie. Dobrze, ale najwięcej chyba w sumie jest chyba w Stanach. Najwięcej jest w Stanach, bo najwięcej okrętów przetrwało, bo oni też mieli z czego wybierać. Bo mimo wszystko pamiętajmy jednej rzeczy, okręty to jest droga zabawka. Owszem. I najczęściej po wojnie, kiedy kończą w ogóle służbę, okręty są zwyczaj przerabiane na coś innego, na żyletki, już takie przysłowiowe. Znaczy na ogół po prostu są, coś się z nimi robi. Są, tak, to znaczy... Zostawianie takiego kawału, takich setek tysięcy stali i innego surowca w taki sposób, że on po prostu stoi zakonserwowany w porcie, to jest to zwykle marnotrawstwo. Natomiast Amerykanie, mając na przykład 20 łącznie chyba 4 czy 6 okrętów typu Essex, lotniskowców, tak. Plus ileś tam jeszcze nie skończyli budować, dokładnie, to nie mogli sobie przeznaczyć 2 lub 3 na muzea, a pozostałe spokojnie rozebrać, sprzedać i tak dalej, i tak dalej. Stąd Amerykanie mają dokładnie Najwięcej okrętów muzealnych właśnie na świecie. Drudzy są potem chyba Rosjanie w tym momencie, tylko że u nich to jest troszkę kwestia tego, że kilka razy mieli pogrom floty i to są te jedyne jednostki, które im w ogóle przetrwały, stąd jest takie pieczołowite dbanie o nich. Przykład tak. Aurora na przykład, która przetrwała właściwie wszelkie przeciwności losu, bo ona już kilka razy powinna w ciągu historii zatonąć. To prawda. I w czasie wojny rosyjsko-japońskiej, i w czasie pierwszej wojny światowej, i w czasie drugiej wojny światowej powinna... No mówiąc brutalnie, miała tyle okazji do zatonięcia, że fakt, że wciąż się utrzymuje na powierzchni, jest niesamowity. Dokładnie. Także tutaj jest ta kwestia. No, w Polsce no, nie mamy za bardzo czym się pochwalić. No. O, bez przesady. Błyskawica jest jednym z naprawdę nielicznych niszczycieli z okresu wojny, które się zachowały. Liczbę tak, ale... Bo chyba, że chcemy wziąć pod uwagę jak okręty muzealne naszą współczesną marynarkę, to wtedy tak w pełni mamy, tu faktycznie jest się czym pochwalić. Kilka naprawdę takich Matuzalemów. No, dobra, słuchajcie, to może teraz przyszedł czas na to, żebyście zadali wy pytania widzom, oczywiście na które, na te pytania odpowiadajcie na maila historiaodkrętów@gmail.com. To co? Falati Laniet, po pytanku. Dobrze, to może Laniet pierwszy? Ja mam takie pytanie, troszeczkę trzeba będzie pogrzebać. Co to zasadniczo jest? Przypadek Guam. Przypadek Guam? Tak, to jest dosyć taka kwestia ważna, jeśli chodzi o Amerykanów. Pamiętajcie, odpowiadajcie na maila Historia Okrętów, nie tutaj na czacie. I w odpowiedzi też podajcie swój nick w grze.
To co? No to w zasadzie pytanie Lanie zostało zadane. Pytanie Lanie do zrobienia, to ja teraz zadam takie trochę, no, można powiedzieć, że podciągające, że da się podciągnąć to pytanie pod czarny humor. Otóż, jak wiadomo, w czasie zdobywania garnizonów, w czasie lądowania na wyspach, Japończycy regularnie ponosili ciężkie straty. Swoistą, można powiedzieć, tradycją było to, że dowódca garnizonu zawsze ginął z reguły na czele szarży albo popełniając samobójstwo. Natomiast w jednej z operacji zdarzyło się, że to dowodzący Amerykanami generał zginął wskutek ostrzału wroga, stając się przy okazji najwyższym rangą poległym po stronie alianckiej w wojnie na Pacyfiku. I pytanie, jak nazywał się ten generał i w której operacji poległ? Okay, jeśli, czyli... no. Jeśli mogę, to ja jeszcze bym sprostował moje pytanie, jeszcze raz zadał, bo popełniłem fopa i źle się wyraziłem. To jest konkretny termin. Chodziło mi o problem Guam. Co to jest problem Guam? Co to oznacza? To jest termin, który powinniście szukać go w okresie II wojny światowej, przed II wojną światową u Amerykanów. Tak jest. Problem Guam. Bartek się pyta, czy będziemy kiedyś w World of Warships mieć możliwość pogrania statkami pirackimi. O, oczywiście to byłby jest taka pomysł, ale wątpię z uwagi na to, że byłyby bardzo niekompatybilne z flotą, którą mamy w tej chwili. No, ale słuchaj, Falatif, chyba, że World of Tanks, chyba, że... takie minigierki były. Chyba, że właśnie to chciałem powiedzieć, że w ramach jakiejś minigierki, gdzie walczyłyby tylko takie stateczki pirackie, to tak, jak najbardziej. To coś takiego jestem w stanie sobie wyobrazić. I powiem więcej nawet, przekażę to naszemu specjaliście od takich minigierek jako sugestie, że słuchajcie, czy dałoby się to zrobić, bo w sumie myślę, że sporo osób by to doceniło. Także dzięki za pytanie i dzięki za w sumie bardzo fajną sugestię. Tak jest, panie Bartku. Słuchajcie, oczywiście w środę, jeżeli znajdziesz Falati, Lanie, czas bitwy morskie, popływamy, ja już postaram się jakieś piąteczki wyekspić. Ja na razie niestety tylko 40 bitew morskich rozegrałem, więc mam czwarte, trzecie i drugie tiery,